Ja myślę, że wszyscy wiedzą, co jest za mną, przynajmniej wszyscy łodzianie. To jest oczywiście mural, jeden z takich bardziej charakterystycznych w Łodzi i wykorzystaliśmy go na naszych targach. Jest on niezwykle kolorowy, więc zwracał uwagę wszystkich, którzy byli obecni. Za plecami mam Artura Rubinsteina oczywiście, postać, która z Łodzią jest związana, która urodziła się tutaj, mieszkała, następnie wyemigrowała, ale postać, która jest znana na całym świecie. Wyjechaliśmy z tą postacią na RUC, na kolejne lotnicze targi, które w tym roku odbyły się w Bilbao, w kraju Basków. Tam oczywiście mieliśmy mnóstwo spotkań z przewoźnikami, różnymi podmiotami lotniczymi. Były dwa cele. Jeden to promocja Łodzi i regionu, zresztą byliśmy silnie wspierani przez Urząd Miasta Łodzi, Urząd Marszałkowski. Z nami był obecny zresztą Tomasz Koralewski, szef Łódzkiej Organizacji Turystycznej, więc to był ten pierwszy element. Pokazanie miejsca, które jest obecne na mapie, które nie wszyscy dobrze znają. Łódź w centrum Polski, lotnisko w centrum Polski. To był ta pierwsza część. Druga, dla nas akurat bardzo ważna, to spotkania z przewoźnikami i kontraktowanie biznesów na przyszłość. To jest miejsce, w którym można spotkać naprawdę prawie wszystkich przewoźników, więc wykorzystaliśmy ten czas maksymalnie, jak tylko było można. Mieliśmy umówione mnóstwo spotkań, kalendarz był bardzo wypełniony, ale jednocześnie dzięki temu, że mieliśmy stoisko, spotykaliśmy kolejne podmioty, które poznawały, że jest takie miejsce jak Łódź, takie lotnisko. Wiele podmiotów nie spodziewało się, że nasz potencjał jest taki duży. Przyciągaliśmy i kolorem stoiska, i miejscem, w którym byliśmy usytuowani, bo używając nomenklatury lotniczej, byliśmy na ścieżce podejścia do miejsca, w którym odbywały się spotkania. Myślę, że pod koniec tego roku będziemy mogli zakomunikować kilka twardych informacji i ucieszyć się wspólnie z mieszkańcami. Trudno mówić w tej chwili o efektach. No bo to był początek, to było mnóstwo pytań. Jesteśmy w trakcie przygotowywania również odpowiedzi dla przewoźników, którzy zainteresowali się tym miejscem i myślę, że mamy w tej chwili kilka miesięcy na to, żeby porozumieć się w pewnych kwestiach. Być może wrzesień, październik to będzie ten moment, kiedy, no mam taką nadzieję, kiedy coś zakomunikujemy. Jednym z elementów, które wystawialiśmy na naszym stoisku, trochę takim z przymrużeniem oka, żartobliwym, ale przyciągającym uwagę, były te oto skarpetki, które nawiązywały trochę do tła, które jest za mną i pokazywały nasze lotnisko w Łodzi. Zresztą muszę powiedzieć, że na targach był obecny również arcybiskup Lord, który włączył się w naszą zabawę, w nasz flashmob i również te skarpetki założył. Oczywiście nie na dłonie, tylko na swoje stopy.